to jest właśnie to. A my tutaj będziemy. Chodźcie Państwo w pierwszym rzędzie. Wszyscy w ostatnim. Jeszcze tam podlecie, że do tych, do Alicji. Mamy niewiele, jakieś pół godzinki, bo tak się zaznaczamy. Mówiłem kiedyś zresztą wielką gwiazdą Radia Z, korespondentką z Lublina, potem objęła jedną z lepszych stacji studenckich w Polsce. Po mnie można powiedzieć. Ja w latach 60. ona tam skoczyła dla już nowych czasach. W 2013. No wiesz, jesteś dla mnie ważna. Jedyna osoba, o której mogę dobrze powiedzieć. To jest studio, kiedyś nazywało się System. Ta grupa miała szansę, ale nas przegoniono. Nie spodobały się długie włosy. To był ten konflikt taki ustrojowy. Potem przyjechali Trubadurzy z Krzysiem Kawczykiem. No, zrobili swoje pierwsze nagrania tutaj. Mało kto wie o tym. No i zresztą jakieś 3 miesiące temu byli i nostalgicznie odwiedzali to miejsce. Bo to po prostu już bez Krawczyka. On się tam separował dawno, dawno temu. Potem była Ewa Bem. Tu zaczynała, pierwsze nagrania robiła. To też mało kto wie. Ale Państwo patrzcie się na ścianie. 2 studia w Europie są tylko takie. Jedno jest w Londynie, obok stadionu Tottenham Hotspur, bardzo słynnego. Byłem w tamtym studiu, jest identyczne, bo to Anglik projektował. To studio pomyślane zostało na orkiestrę typu Folkaria. Czyli dźwięk, który jest tu rejestrowany, gubi się na zapałkach, łamie się. Nie wraca. Ale w Łodzi też jest studio z zapałkami. Proszę? W Łodzi też jest studio z zapałkami. Ale to po nas robiono już. Już potem to było kopiowanie. Aha. To studio jest budowane na początku lat 60. Tak samo i londyńskie. Londyńskie nawet trochę wcześniej. I była taka decyzja. Myśmy mieli studio kameralne tam obok. Akustycznie opisane w książce jako najlepsze akustyczne, 99% prawdy. Jak pani uderzyła, to tylko pani słyszała. Kompletnie cisza. Żadnych dodatkowych dźwięków. To studio było bardzo dobrze postrzegane. Mówię o tym studiu, dlatego że w 1963 roku, jak Sokorski był taki prezes Rady Telewizji, to pani pamięta, przecinał wstęgę. Jako młody chłopak to przyszedłem, stałem na schodkach z ciekawością. Tylko Tomanka, pamiętam redaktora, takiego człowieka, który mnie kiedyś ratował, jak pierwszy raz mnie wyrzucano z pracy. I mnie interesowało, szczerze mówiąc, to studio. Ja już miałem hopla na punkcie. Studia z tego względu, że to się wiąże z Beatlesami, dla których jesteśmy trochę w tej gromadzie, w tej rodzinie. Ponieważ George Martin od początku miał kłopoty ze studiem. On najpierw nagrywał mono na magnetofonie takim, jaki tu stał. U nas też mono. Stół mikserski był mono, stary po niemiecki. Który notabene koleżanka zabrała. W prezencie dostała, tworząc Radio Centrum. Ona akurat weszła tam w to. To myśmy takie prezenty robili. I na tym stole nagrywała i Trubadurzy, mono, i Ewa Bem, i pierwsza budka, to zupełnie w innym składzie, tylko Cugowski żyje z tego, i basista. Pierwszy skład, nie żyje profesor Brozi, prawnik, gitarzysta. Krzysiek Cugowski, nie poznajecie Państwo. Witego Dorowicz, Jerzy Jera, Gozjad, Zawał Serca, były współpracownik Jerzego Lubana, w tygodniku nie. Potem już w Białymstoku, jak się przeniósł. Kolega żyje, spotkałem go tydzień temu na Starym Mieście, Pędzisz Janusz, chemik. Ja pamiętam, wszyscy autografy mi poskładali.
A potem minęło 5 lat. Z tym koleżką mieszkaliśmy razem w pokoju wynajętym jak dwa pedały. Nie mieliśmy nawet kibla i łazienki. Łazienka była tu w radiu. Tam mieliśmy kotarkę, wiaderko. Jak Czesiek Niemen stał też w tym pokoju, wiele gwiazd w naszym pokoiku, to mówi, a gdzie jest łazienka? A ja mówię, o Czesiu, jest wiaderko. Takie były czasy. W Rosji dzieliliśmy na południe, z Polski i Mazury. Pamiętacie panie? Tak to się zaczęło. I te pierwsze nagrania, przepraszam, na czym poleję? Na czym poleję, bo sobie powiedziałem, że nigdy nie pozwolę nikomu zniszczyć nagrań, które robiłem. A co to jest za książka? Ale to nie jest ta, co ja szukam. A czy to zaginęło, czy po prostu zniszczone zostało? Ja je zapisałem. To było, wie pani, jak robione, tak szczerze mówiąc, strażnik, który tam siedzie, dostawał przerwaną stówkę. Dawaliśmy mu noce, robiliśmy, żeby szef nie wiedział o tym. To wszystko było taką myślane. Realizator to był przyjaciel wyżej na pozycji, bo zabiegałem o to, żeby pasuje do jego imienia. Może kiedyś się uda. Myśmy właściwie w takim gronie, co robili strażnik, dostawał rano dużą połówkę, jak już sobie. Andrzej, masz całe na budowę. Na pół dolary i połówka, a potem... Przychodził, mówił panie Jurku, z Potaczki przyszedł. To był syn tam, że to był Czeka. I krótsze rzeczy, takie czasy były. Trochę przestał pisuję dokładnie, bo przeżyłem wtedy Gehennę. Seno Dolinie, ten najważniejszy utwór Budki, który rozpoczął, to nagrywaliśmy tak, to była perkusja w takiej budzie, tej budy już nie ma. Są inne pewne. Zniszczenie z tego studia polega na tym, że to postawili. To już to nie wie. To już żadna poważna orkiestra tu nic nie nagra. Poważna. Ale to... Bo ja robię audycję dla polonijnych firm, a nie mogę w swoim kraju robić audycję. A wiedzę mam taką, że nie mam żadnego kompleksu. Żyłem i Krzysztofa znałem i nagrywaliśmy wywiady. Ja z Andrzejem Olechowskim robiliśmy tam w Trójce audycję, bo przecież jeszcze to się działo obok. I grało się trzy kolory, i grało się czerwone gitary, i blackouty i tak dalej. Ale wracając do tego pierwszego nagrania, to był boks perkusyjny. Andrzej Siemiński grał na perkusji, to człowiek ze Świdnika. Tu był fortepian stał, przy którym plątał Lipko. Cugowski miał tu przy tej szybie, to jest reżyserka. To jest druga, była kiedyś nowoczesna, ale jest zniszczona. To jest jego książka. Zasłonięta. Też nie wiem dlaczego nie czytam, bo ona ma dobre parametry. Tu Krzysiek śpiewał, wszystko sekcje nagrywaliśmy, bo mieliśmy magnetofon monofoniczny, nie można było nagrywać, bo dalej dźwięk padał, cała góra spadała. Tak jak Beatlesi na początku. Zresztą George Martin. Cześć, Misiu. Cześć. O, Tom Waits się pozdrawia. Porządny redaktor. No i drodzy Państwo, dziewczyny stały tam, za kotarką. Kurek, myśmy to suflerkami, ja nazywałem. Jedna jest na Florydzie, Ela Stawiarz, taka sympatia lidera zespołu Mech. Był taki zespół w Warszawie, Mech. Robert, bardzo się przyjaźnimy. Często piszemy sobie na Facebooku, on ma ładne studio na Florydzie. No i to wszystko. Aha. I tam nie. Tam była sekcja kwintet smyczkowy. 12 pierwsze, drugie skrzypce, wiolonczele. Dzieciaki ze szkoły muzycznej grały, bo na początku zwróciłem się do filharmonii. Zostałem oszukany, bo dwóch dziadków grało w powietrzu. Mimo, że umówiliśmy się, że po 100 zł będę płacił, więc ich wyrzuciłem. Pojechałem do szkoły muzycznej i okazało się, że tam
ta najstarsza młodzież ma taki zespół kwintet smyczkowy i se grają. I te smyczki są nagrane. One potem w następnych nagraniach funkcjonowały. I za darmo to było. Za cukierka. A nikt nie miał pieniędzy. Jedyne pieniądze, jak ktoś miał, to ja miałem. Tylko ja jako jakieś tam pensje i tak dalej. Wszystko pożyczone. Bo z perkusją mieliśmy taki kłopot, że w Lublinie nie było węgla dobrego. Kombinowaliśmy z krzesłem przykrytym poduszką. No tak było. Tak było. Aż w końcu się dowiedziałem, że facet wrócił z Chicago, tam od pani Wójtowicz i przywiózł sobie przeźroczystego Ludwika. On mnie dość szanował, zaprosił, żebym ja pooglądał. Ja mówię, słuchaj, ale ja chcę akustykę tego instrumentu. Dałbyś mi na jeden wieczór tego. To postawił tego Ludwika tutaj. No, oddalił się do domu. A ja za telefon do Budki robimy sesję szybko. I na tym nagraliśmy sekcję, żeby stopa była, żeby ten, bo w polskich nagraniach w latach 60. gubiono stopę. Czy to Pietrzykowski robił, czy inni realizatorzy, że to akurat należałem do tej rodziny. Ale to bardzo przeżyłem niedawno śmierć mojego przyjaciela, z którym myśmy się całą noc męczyli nad lodowcami, wybuchawcami i wiatrem. Wojtek Przybylski na raka. Cały jazz właściwie go kochał. I nagraliśmy tę samą linię 40 wersji. To były taśmy. Bo ciągle była jakaś skucha. A to Cudowski tekstu zapomniał, a to ta wypadła, a zatoszowała dziewczynę, a tam jakieś wiolonczela upadła, bum, no trzeba było przekosetka. Nie ma, że komputer trafi już. Tak, trzeba było wszystko od początku. I niech Państwo sobie wyobrażą, że na kawałku taśmy była wersja z paką. Taką, że perkusista przestał grać, a Cudowski, ja machałem przez okno, mówię graj, 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 a Cudowski ratował rytm i tak do mikrofonu. No, to jest, znaczy. Jest to śmieszkami. Państwo sobie wyobrażą, że ja te taśmy zaniosłem do redaktora, do zastępcy redaktora naczelnego, potem był naczelny w Białymstoku. Żeby mu to pokazać, on mi to taśmy wziął po godzinie, graliśmy to z niedzieli na poniedziałek, bo strażnicy opłacają. Żeby nikt nie wiedział, powiedział, że całą noc. A mówi, że cenzura. Ja miałem wtykę w cenzurze kółka. Mówi, że człowieku, nic takiego do nas nie dopadło. To dzisiaj nie wiem, czy to była zamieść, czy strach przed tym, że gitary, że zespół nie ten, że tekst to były początki, to była ta pierwsza część, Coca-Cola, Fiatek był, Piemek Czarny, w życiu nie wyszło i tak dalej. Parę to rozgłośni, ja jak, nie wiem, jak po Złote Runo, za przeproszeniem. Puściłem, mówię, Boże, tu nie ma wsypy, tylko to Cudowskiego. I dalej sekcja grała. Ale nie wolno mi. Cenzura zatrzymała. Nie wiedziałem, co robić. A ja byłem po pierwszym wyrzuceniu mnie z radia. No tak. Przyjęli mnie tylko dlatego, że taki tu gwiazda, bardzo człowiek ważny przy uroczystościach typu 1 maja, 22 lipca, stojący przy sekretarzu Kozdrze, taki pierwszy sekretarz bardzo ważny był ten. On poszedł do naczelnego i powiedział, że on chce mnie mieć w swojej redakcji. Naczelny mówi, to jest niemożliwe, to praca w więzieniu się wziął za wolną Europę, za to. Tomanek mówi, to on jest bardzo. Do dzisiaj mu to pamiętam. I zawsze go chroniłem. Chcieli go wyrzucić za Solidarności. Wiedziałem, że ja odchodzę z tym. A Adam nie uratował. Ale tam jeszcze była Kasia Błażewicz. Znasz Kasię Błażewicz, nie? Ona była, wiesz, ona przychodziła z komitetu i mówi, dużo dobrego od niej. Broniła mnie. No tak.
A tam przesiedziałem 4 lata w tej informacji. Miałem kupę fantastycznych zdarzeń. Najfajniejsze to jest, ty spisz mi te wszystkie rzeczy, bo naprawdę ciekawe to jest. Nie wiem, czy Państwo kojarzą. To jest aktorka, która dożyła 100 lat i jeszcze grała. Kto, kto? Ćwiklińska. No to ja ją poznałam. Drzewa umierają stoi. Dojęła Mieczysława Ćwiklińska, była na jednym z pierwszych koncertów w non-stopie. I myśmy ją poznali, ona wylazła na scenę i coś tam zaczęła jakieś tam, miała tam 10-15 minut. Jeszcze żyła, wtedy miała 96 albo... Ty się śpieszysz. Słuchaj, to ciekawe rzeczy, ja rozgrywałem. To jest kawał historii. I Radio Kurnia. Tego Andrzeja Turskiego. Tam był Zbyszek Gieniewski, Andrzej Turski. Zbyszek Gieniewski był zresztą mężem Kućki. O tak? Tak, i ona go... Nie pamiętam. No co, ale BBC polskie. O, o BBC. No to warto wiedzieć. A przyszedł na jego miejsce taki Sławek Zieliński, młody, który potem Trójkę na razie w stanie wejdzie. Też o tym opisuję, bo to też ludzie powinni wiedzieć. No i... na czym to skończyłem? Aha, że nie chcieli tego kundysa puszczać. Potem ja już nie kontrolowałem, tylko tyle, że Bogusz Olewicz mi przysłał taśmę z tą Zewką, nie płaczewka. Mówił, weź to po lasu i tam u siebie i tak dalej. I tak się właściwie zaczęła wielka kariera, bo to Trójka zaczęła wyjaśniać. Po kołdysie tak Ania Janta leciała też nie z Chicago, tylko z Nowego Jorku, bo ona śpiewała w Chicago z kołdysem. No ja z perfektem. Ja znałam tego jaką. No tego Kukulskiego, tak, ale ta historia, wiesz, ale dlaczego wrócił pan, dlaczego tego, to nie jest opisane w tej książce. Ona wtedy żyła z perkusistą. Ja wiem, jak on się nazywał. To był też Muraski. Ona w każdym razie. Jak tutaj przyjechała na pierwsze nagranie, to miała taki śnieg z ludzie, nawet śnieg, oni się tam przydzielali z Mogielnicki. On jej napisał tę piosenkę, nic nie może jeszcze wytłumaczyć, jak na zamówienie, kurczę, no, końcówki życia. Przyjechali tutaj, myśmy to tutaj grali. I o ile jeszcze wcześniej z Jarocką się strasznie męczyliśmy. Jarocka to taki głosik. Nieczysto tak śpiewała, żeby było czarno. Nie, bo Jarocką ja znam z kościoła Cystersów. Ona, myśmy chodziły ja z babcią w Oliwie mieszkaliśmy, tylko byśmy dalej i ciągle do tego kościoła w niedzielę, babka w środku, a my na zewnątrz. No ale wiesz, ale tak fałszowała, że nie... Ja wiem, ona cieniutki głosi, tak, nie trzeba było tą taśmę cofać, wcinać się, tak, tak, tak dalej. I pamiętam, że Borysewicz nagrał jej gitary i tam pismo mu napisałem, że nigdy nie napiszę i nie powiem nigdzie w radiu, że on grał gitary. A mi to wstyd, ale był pod ręką, to nagrał. No. Ja o Jarockiej mogę mówić dużo fajnych rzeczy. Pamiętam, stała na schodach i mówi, panie Jurku, będzie coś z tego? Ale spokojnie, studio Gama numer jeden. Nie wierzyłem w to, ale tak było, naprawdę, numer jeden, bo to był taki czas i studia i wykonawców i tak dalej. Piosenka była fajna. A która? Proszę? Czy pamiętam i... Ona jest Sewernie, ja w tym jeszcze jakieś teraz czytam. Zbudką nagrała trzy piosenki. Tak jak i Janta trzy piosenki nagrała. I jak ona przyjechała... Ona wyjechała do Stanów tam z mężem. Nagrywać to Ania Jantar. Byłem nawet dość zaskoczony, że mieliśmy tam ze 3-4 jakieś takie dyskusje na temat interpretacji albo nieczystego śpiewania, ale generalnie to nic nie może wyświetlać, czy to śpiewa bez większego bólu. No to już było wiadomo, że to był hit, bo ileś tam razy ta taśma wracała i to się lansowało. Łatwy do rozprowadzenia. Zresztą stał się, ta piosenka stała się przedmiotem. I ona wybierała się na festiwal do Tokio. I mówi tutaj do nas, że tam kolega zasugerował jej, żeby teksty napisał Wojtek Mann. Wojtek Mann oczywiście nie pisał po swoim nazwiskiem, tylko jako Bella, jako baba, kubica. I niech napisze. No ale on podobno załatwia tam razem z tym drugim swoim tym koleżką. Z Materną? Co? Z Materną? Z Materną.
Stało się to, co stało. Poleciała tam na kontrakt do Hołdysa, bo Hołdys tak wymieniał te. I powiedziała Zbyszkowi, wiesz co, do taśmy będę jeszcze w Nowym Jorku śpiewała, bo tam mi dobrze zapłacą. Pojechała do tego Nowego Jorku. Gdyby dociągnęła kontrakt z Perfektem, to by żyła. To by żyła. Ale pakowała się w samolot, zresztą na początku znam historię, tak, ona w ogóle nie wystarczyła. Wyprowadzili wszystkich, bo już był tam. Ale były takie projekty, żeby ona śpiewała z Budką, później Budka ją uhonorowała w piosence, bo przecież zaśpiewali Żegnaj Anka, czy... Żyła już z Morawskim Wojtkiem. A to już dawno kochana. Wojtek, świetny facet, to dzisiaj bardzo kochany. Fajnie. Bardzo, bardzo dobry człowiek. No i małe dziecko, Natalka, która była najważniejsza dla niej. Przysłała mi kartkę, którą zresztą publikowałem kiedyś w prasie. Sami tam, pani Jerzy, niedawno się zobaczyli i tak dalej. Przysłała Jankowi Nowackiemu też kartkę z pozdrowieniami. No ale nie doleciała. 12 godzina, siedzimy tu w studiu, graliśmy płytę Budki. Jestem przy temacie, który chciałem poruszyć. Graliśmy po prostu następną płytę Budki. A odkłady na Janta też czekamy, 4. Nowych piosenek, bo to przylatywało. No i 12 godzina, gdzieś tak tego, Romek Lipko odbiera telefon, ja patrzę, on siny, biały i nie wiadomo jak. No. Kuba Nowakowski siedział za stołem i mówi, co się stało? Mówi, samolot spadł, Właśnie Kukulski dzwoni, cały zapłakany i tak. O, Kukulski do nas wychodzi. No i przerwaliśmy sesję, bo to straszna wiadomość, nie było jak pasować. A Mogieryński siedział z boku, mówi, to słuchaj, to ja napiszę pożegnalną piosenkę. I napisał. Słońca jakby w mieście. Słońca jakby w mieście. Jest? Jest. Są trzy wersje. Wiem, właśnie. Nie? Jest wersja, gdzie oni nie śpiewają tam Żegnaj Anka, a jest wersja, gdzie oni śpiewają właśnie to Żegnaj Anka, zostaniesz z nami i tak. Jest wersja Żegnaj Anka, bez Żegnaj, bez Anki i jeszcze wersja jest z innym trochę tekstem. O. Leży na półce w moim pokoju. O. Że ja nie mam prawa tego wydać. A miałem prawo, to bym wydał. Bo nie masz na to. Na przykład pierwsze fantastyczne nagrania Siekiery Puławskiej, które były strasznym hitem w Polsce. To pierwszy punkowy zespół. Ostry. Ale należy. No. No i co? No, nie ma ani. Nagraliśmy swoją płytę, przeżyliśmy. I w tym czasie pojawiam się w redakcji na Trojanowski. A. Brat profesora bardzo wybitnego neurologa. Jego żona też jest bardzo znał roki ludzi. Marek Trojanowski i mówi, panie Jurku, to jest moja żona. Izabela wchodzi, ładna dziewczyna, krótkie włosy. Moja żona siedzi z kolei z boku, też ładna dziewczyna. No że oni mają prośbę. Tak po znajomości, że oni mają tu taką piosenkę źle w Warszawie nagraną, to chcieliby w Lublinie, żeby to poprawić z tego Pozdakowskiego. O, żeby nie reszta. Wysia. Pozdakowskiego z tekstem Olewicza. Liczy się tylko czas. Ona jest u nas właśnie. Ja posłuchałem rzeczywiście tylko nagrania jakieś płaskie i basy. Czy ja bym ich mógł? Ja mogę tą Budką tylko zrobić, ale to gdzieś za pół roku. I mamy sesję za sesją, boksy się wtedy rozpędzały, bo to boksy tu też zaczynali, Rysio Rybowski przecież jako główny lider, te całe bananowe sobie to tutaj były grane, nie dane sali tylko pod szybą śpiewali. Ania Janta, podkłady zostały, no i ja mówię, że za pół roku zadzwonię do was. I tak sobie myślę, Boże, skąd ja tą kobietę znam? Oni wyszli, a moja żona mówi, wiesz, ona chyba gra w tym serialu Strachy w telewizji. Tak. I dopiero do mnie dotarły, że ja nie znam z tych strachów, z tego serialu. Ja oglądałem tam czasami. Po schodach wróciłem na ulicę, chodźcie. A jak się nazywa Izabela Szyc?
czy Trojanowskie. Ja się nazywam Szyc, jestem z Olsztyna, czyli miasta, w którym ja mieszkałem, bardzo mi bliskiego. No co, ale chodźcie, wracajcie. Zadzwoniłem po Robka Lubkę, przyjechał, opiekę tu stał. Ma piękną twarz, jest w tej chwili czas popularności blondi, czyli Debbie Harry. Zróbmy z nią taką Debbie Harry. Eż, gotowe podkłady są, Anki Janta. Spróbujmy wrzucić ją. I tak oto wrzucili na te podkłady Anki Janta, pierwsza piosenka, liczy się tylko czas. Potem jeszcze dograliśmy tą sekcję piosenkę, wszystko czego dziś chce. Bo był tam i z powrotem, to no, chyba wiesz. No. To miała Janta wykonywać. Łóżkowa. Łusewicz to jeszcze po turecku zagrał na gitarę i bo ponu sukces. Nagroda Jezus. Sprzedała pierwsza 250 tysięcy egzemplarzy. Na szybko. No modna była. A nie. Może prawie jak katowały. Jej pierwszy program telewizyjny, nie chcieli jej zrobić. Zadzwoniłem do obecnej żony właściciela TVN-u, czyli Walterowej, do Bożenki. Z Bożenką myśmy się lubili, bo ona jak zawsze dzwoniła, mówi: Panie Jurku, mam taki problem z sygnałem do nowej audycji. Jaka? 5-10-15, 5-10-15 to jest taka. Zrobiliśmy to 5-10-15, a potem mam to prowadził. 5-10-15 to taka dla młodzieży był program. Dzieci z Poniatowy śpiewały. Też mało kto wie. Tak jak robiliśmy do tego serialu z Bikcycem, o tych kiepskich. To jest też nasz problem. No, ale się robiło dużo rzeczy. I pojechałem do Bożeny Walter i mówię: Pani Bożenko, mnie trzeba wylansować dziewczynę. Ale nikt nie chce jej dać ani kamery, ani programu, ani czasu i tyle. Dobrze. Jak się nazywa? Ja mówię: znają pani z telewizji. No. Mówi: ja mam tu taką wariatkę, nazywa się Kora Jackowska. Program nie ta, to inna. I one zrobiły sobie taki konkurs. O, taki w tym programie, w dwójca, to była w studiu 2, to było bardzo popularne. Zrobiła taki program, że i zaśpiewała te piosenki, potem nagrane już z tego altarowu, których nikt nie chciał puszczać, a Kora tam jakieś pierdoły. No i wygrała. I ta ubrana była tak, że miała rękawicę jedną białą, drugą czarną. Może ktoś pamięta ten program, to tam gdzieś jest archiwa. Taki był jej debiut. No i teraz był jej propozycja Opola i tak dalej. I poszło. I poszło. Poszło na sam tego sensu. Wykowało się. Ale zadzwonił Marek Jackowski. I mówi, że oni nie mają pieniędzy, jest duża bieda. Czy bym studio jej za darmo i dał. Ja mówię: Marek, 100 zł dla starzynka. No, z nagrania. Tak, proszę Państwa, tu się zrodził pierwsza płyta Banany. Z bardzo ważnymi piosenkami, ze Szczurami, z bardzo ważnym utworem, najdłuższym na płycie. To na święty już starożytny. Szalony jest co chciał. Z piękną gitarą i tak dalej. Mówię o tej piosence dlatego, że to była moja znajomość z Markiem Niedźwieckim. Marek do mnie zadzwonił i mówi: Panie Jurku, pan tam Manon nagrywa, Kora to jest takie moje, mam coś z tej sesji dać. Ja mu wysłałem Szal niebieskich ciał. A on wtedy był współpracownikiem studia Gama. To były jeszcze lata 70. I ja mu wysłałem to Szal niebieski. On puszcza to codziennie, tam gdzie miał te programy, ten Szal niebieski ciał był zachwycony. Stał się moim wielkim przyjacielem. Spotykaliśmy się w Warszawie, bo ja działałem w Trójce, działałem wtedy. Ja nawet w Studiu 2 działałem wtedy, bo mnie z Trójki popędzili. Tam dyskografię robiłem, bo nie podobała się w Trójce moja propozycja dyskografii Beatlesa. Zbiorę na sąsiedztwie, bo to jest też prosto. Najlepsza afera. Ale wracając już do tych czasów, Trojanowska, Uczula i tak dalej, to się potoczyło, a Ula Kasprzyk zawsze siedziała na murku jeszcze z rozgłośnią. Ona wygrała festiwal i za też wygrała festiwal. No i za też, tak? Samowa. Prawda? No, a potem Ula też wygrała festiwal. Zresztą ona do dzisiaj ma bardzo piękną wersję. A jak ona się w ogóle znalazła? Ja chciałem to wylansować w Moskwie, ale to wszyscy przeciwko mnie byli. Ja to kiedyś
Puszczę w Moskwę. Zwłaszcza, że miałem to szczęście poznać Putina. Siedzieliśmy godzinę w kawiarni, gadaliśmy o Polakach i o Rosjanach. W Berlinie. Nie widziałem z kim gadać. No tak, nie wiedziałem. No i Urszula siedziała i zawsze mówiła: Pani Jurku, niech mi Pan pomoże, żeby jakąś piosenkę dali mi nagrać. No nie pasowała, wiedziałem jak ona śpiewa. A ja mówię: skąd ty jesteś? Jak to Pan nie wie, ja samowar wygrałem, że ona mówi, że ja sobie skojarzyłem. Poznałem z nauczycielką, która ją tam tego. Mówię: ty jesteś ze Sławinka, tak? A co ja mówię ze Sławinka? Z Kuźminka. Z Kuźminka to zawsze się mówi, idziemy do tego, jedziemy do Kuźminka. Napisał taką piosenkę: pij mleko, to znaczy melodię, a Dutkiewicz tak damski, taki tekściarz, jak ja to mówię, taki damski krawiec. No takie piosenki pisał, wiesz, na właśnie Jolka Jolka, Mandarce Muchawce i tak dalej. Ten napisał ten tekst i myśmy to grali w Poznaniu. Już się strażnika nie dało załatwić, stąd zostałem wyrzucony, trzeci z pracy. No to trzeba było jechać do Poznania, ale w Poznaniu... I tam też półstówki? Co? I tam też półstówki? W Poznaniu? No, tam. Tam miałem przyjaciela, który kierował redakcją muzyczną, poza tym wiesz. Miałem taki układ, że uciekło mi tutaj, spała orkiestra Alex Band. Najlepsza wtedy orkiestra w Polsce. Nawet w Sopocie tam Gary Brucker przyjechał, dał to sobie łańcuszkę, ona mu towarzyszyła. Oni tu przyjechali, bo oni byli zespołem towarzyszącym boksowi. Odkłady w boksie to jest Alex Band. No i tu im się tak spodobało, że oni zrobili sobie tu jedną płytę, drugą. A spali tu takie mieli jak ci teraz, przy papieżu, kładli sobie te swoje te ramy, jak to się nazywa, i tak spali. Rano widzieli, gdzie pójść, już zrobić, się umyć i tak dalej. To był poważny zespół 20-osobowy. Oni tu siedzieli, spali przez pół roku. To co mnie się udało w ogóle ich chronić? W ogóle nie. Ale chroniłem ich dlatego, że tu właśnie gwiazda przyjeżdżała. Łodecki, który nagrał z nimi piosenkę. Andrzej Załucha, który potem dostał kulę w łeb. No. Małgosia Ostrowska, która śpiewała w chórkach. To jeszcze ono bardziej nie było mowy. No kupę ludzi fajnie przyjeżdżało. Myśmy to nagrywali, to wszystko jest archiwa. A ja poprzez to w Poznaniu miałem znajomości coraz więcej. Ja w tym Poznaniu się ratując, wcześniej w Katowicach, bo z Węglorzem to Katowice, z kolei też miałem tam w studiu Miljana. Radio Katowice, czekaj, co to o winylach, o tych płytach i tam miałam parę audycji. Ja tam robiłem nagrania z Budką właśnie z Węglorza. Ale to była odpowiednia sesja. I zrobiliśmy sobie tą sesję w Poznaniu i pi mleko mi się tak udało wylansować. Byłem zaskoczony, bo to Piotr Kaczkowski mi bardzo pomógł. Piotr Kaczkowski, bo płyty mu wysyłałem stąd, że wiesz, że nowości do trójki szły z Omina. To nie było tak, że oni mieli, to z Omina dostawali. Ja jak dostawałem nową płytę Black Sabbath czy Led Zeppelin, to telefon rano o 7 na dworzec, a on na wschodnim dworcu odbierał. A po południu już się grało w tym. No i Piotrek mi rozprowadził tą Urszulę. Pogodni demony to była taka druga piosenka, tak były następne sesje. I płyta, no i płyta, która dała tą szaloną jej popularność, bo tam te Dmuchawce zaistniały, że było śmiesznie, to w ogóle to miało ich nie być. Tylko właśnie Wojtek Przybylski ten wspomniany mówi: Pan Nowy, 35 minut to takie płyty, to Peter się nagrywali na początku raczej. I to jeszcze jakąś piosenkę bym myślał. Na kolanach, ja akurat kupiłem Kate Bush nową płytę. Ale najśmieszniejsze, że tą piosenkę komisja wyrzuciła do kosza, że nie wolno puszczać. Coś podobnego. Ja byłem załamany. Dla mnie to był hit. Z Wojtkiem całą noc to składaliśmy przy Myśliwieckiej. No oni odrzucili. Pojechałem do Trójki, też na gapę jechałem, bo wtedy byłem jedny, się na gapę jechało, patrzyło się, gdzie jest konduktor. Czekało się, no, żeby zas mnie w Puławach złapali, to dowieźli mnie do sokistów tutaj. No takie ja nie miałem auta, nie? Szalony długogłosy, popieprzony facet. No i pojechałem tam i tłumaczył mi, że tekst jest taki o niczym, że jakieś niemal, jakieś cyk, 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 tam,
na kawce, na kawce. Luty, to jest luty. Dla mnie to była ważna piosenka, to była piosenka na wiosnę. A to mnie odrzucili, kurczę. Pojechałem do na Malczewskiego. Krzysztof, to mnie nieraz go widywałem. To tam telewizja i radio. Pojechałem do Malczewskiego, do takiej mojej koleżanki, która uprawiała sygnały dnia i 4 pory roku. To były bardzo liczące się audycje, Biednice. I ona ode mnie nowości dostała. Ale i też wysyłałem na taśmę i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, mam do ciebie po raz pierwszy wielką prośbę. Wiesz, tę piosenkę puść tak, przed 7, przed 8, potem gdzieś po 10 i zobaczysz, co się stanie. A Płaczkowa, którą potem w Nowym Jorku spotkałem, rozwoziła na rowerku kasetkę, tą dziennik nowojorski. O, ten nowy dziennik. Tak szykowała, ona zasuwa przez całą Madison Avenue na rowerku z gazetami. Jezu, życie się znowu. Żona takiego Płaczka, to był bardzo słynny, no taki bajda reportażu, nie reportażu, słuchowiska. Płacze. Starsza pana, ona mnie zna. Ona sama została. Pana Jurek to mówi, to rozkaz. Przecież tyleśmy w życiu pomógł. I ona po 3 dniach dzwoni i mówi, słuchaj, z Łodzi dzwonią, z Katowic, żeby to skopiować, z Wrocławia. Ja mówię, przestań. Pawce, wiesz, żeby zbliżenia robić, żeby jej twarz była za tego. Ale to była ładna dziewczynka, wiesz, dalej tam została i coś. Nie? I żeby się działa z dziećmi na kocyku. Wiesz, jak w tym obrazie Kornońskiego, tam z tyłu jakieś krowy, coś tam, ptaki latające. Na radawce. A tu telefon. Przyjechał nowy wóz, Mercedes, z pięknym stołem. 8 kamer można było kręcić. Dzwonią, że niestety Jan Paweł II przyjeżdża do Polski i zabrali. I zabrali. Na 2 tygodnie mi zabrali tego Mercedesa, jakaś głupia jedna kamera, nie wiadomo czym kręcić. Wszystko na przekór. Komisja, a po pieszach, którego kocham, to wtedy mi zrobił krzywdę. Czekaliśmy na ten wóz, ale w tym czasie już nie było w Dmuchawcu, już nie było mleczu. Głupia trawa jakaś wyschnięta. Pojechaliśmy tam, zrobiliśmy to i ktoś napisał, że to najlepszy polski telewizor. Ale hit się zrobił tak straszny, największą satysfakcję miałem. Musicie Państwo wiedzieć, że Marek Niedźwiecki pracuje dzięki mnie w Trójce. On, jego marzeniem było pracować w Trójce. On był studio Gamma. I Trójka została zawieszona w stanie wojennym. Więc tam wyjechało jej nie ma. Trójka była taki wentylem bezpieczeństwa. I tak w KC zadecydowali, że Trójki nie ma. A Sławek Zieliński, to był, który wspominałem z Andrzejem Tursem, mieli ten Radio Kurier. Takiego znajomego, idź powiedz, to jest błąd. No ale jak, co ja mam zrobić? I tu mi się nadarza taka historia, przyjeżdża Katarzyna Gertner, nie wiem, czy Państwo kojarzą, to jest kompozytorka. Ona ma nową sztukę tworzyć. I mówi, że ona chce tu płytę nagrać, a nie ujkuje, nie komponuje, tak dalej. Ja mówię, tam, mój ojciec był taka, rodzina tego, ja ręki nie dotknę się do tego, niech pani idzie do innego studia na pewno nie, ja poza tym odpuściłem. Ona jeszcze mówi, żeby sobie życzyła, żeby Markowski zaśpiewał, żeby Uszula zaśpiewała, żeby ten, tamten się. No i tak stoimy na korytarzu, a mówi, nie pomoże mi to. No wie, no nie. No po prostu nie, no nie wyrzucali są 4 razy z pracy. To już pana nigdy nie wyrzucił. A co ja mogę panu dać, żeby pan się zgodził? A ja taki, wiesz, ten stół taki, byle jaki, polski, na pewno nie mogliśmy nagrywać cudu. Z Warszawy się sprowadzało aparaturę, wiesz, żeby to brzmiało. Ja mówię, jak pani mi załatwi nowy stół, nowe serce, to się pomęczę, pogadę. Za 3 dni stół przyjechał. No jest, załatwiłem. To logiczny, piękny stół przyjechał. Tydzień go instalowali. Ja zacząłem mieć problem. Mianowicie taki, że redaktor naczelny nie bardzo wiedział, co się stało, że ten stół został z przydziału, no przyjechał, no. Tylko się tyle dowiedział, że Janiszewski tam znowu jakąś sesję organizuje. Człowiek zwolnił z pracy. Na drugi dzień zadzwonił, mówił, przepraszam, żeby pan nie powiedział, czy mógł powiedzieć i tak dalej, bo się dowiedział, że to jest zlecenie Urbana. Wtedy Urban był szefem. O, Urban? Urban, to nie.
A to był grudzień, robili ja na motoryce, na takim robecie. To jedyne co dostałem z przydziału, to był taki czas, że samochód, żeby kupić, musiałaś mieć przydział. Wiesz, 22 razy odmawiali, w końcu się zgodzili, żebym na Rometa sobie jeździł. Podjeżdżam pod rozgłośnie, akurat Werner samochód stawiał, mówi, człowieku, jak ty wytrzymujesz, skąd ty jedziesz? Przecież za chwilę, no my cię nie oderwiemy. Składałem na malucha tyle razy papiery i tak dalej. Tyle to na drugi dzień, że nam się po malutkę koło jata Bożego zgłosić do Warszawy. Wiedziałem, że ja nie miałem pieniędzy na Bożego dzień. Cały czas powtarzam, że to opisuję, bo taka była Polska. Bo taka była Polska. Taka była Polska. Ja to potwierdzam. Chociaż już mieszkałam. Ale dało się żyć. Dało się żyć. Dzisiaj ja upolegam, że mój sąsiad, który ty rano wstaje o 6 odjeżdża z domu, ma 10-letniego syna i te dzieci nie widziały polskiego morza. I polski grób w telewizji tylko. A ty rano do wieczora. Po prostu komuna miała kupę fajnych rzeczy. To, że dziecia jeździła na wakacje, tam gdzieś się opowiadał. Sam przecież poznałem polskie szkoły. I o kulturę dbali. Morze i tak dalej. Morze to poznałem wcześniej, bo mieszkałem w Kołbrzegu. I darmowo. Co? I kończąc tego, to wiecie, co tu się stało. Big Cys, 5 płyt. Ostatnią płytę Ania Dąbrowska mnie wyrzucono ze studia. Nie zdążyła głosu nagrać, ale zrobiła karierę w Warszawie, bo kumple pomogły i tak dalej. Zostawił mnie w strasznej sytuacji, bo dwie sesje, z którymi ja miałem zapłacić rent za studio, ja to studio wynajmowałem. Nie zapłaciłem, bo nie dostałem tych pieniędzy. Komputer za 100 tysięcy, który kupiłem, bo sobie Czechowski wymarzył, że on tam pieł, kury pieł i to tylko cyfrowo będzie robił i listeczkowską cyfrową tą szamankę, bo to też u nas to powstało. No to wziąłem kredyt, nie odzyskałem tego komputera. Zamknięto mi drzwi i każdy sobie to puszczali w naszym programie. Ale głównym dostawcą to koledzy wiedzą, kto był. Jerzy Janiszewski. No, mniej więcej to tych płyt nie przenosił. A ja płytę kupowałem jedną bardzo często za całą pensję. Jechałem do Warszawy i stał Wojtek Mansa, Marek Gaszyński, Graniczny, stał Kosiński. Całe miastostwo stało. Ktoś tam przyjeżdża, jakiś synek ambasadora, czy zajmik z Francji, czy małżona cena, kto da więcej. A ja miałem bez. Byłem zawsze najwięcej. Bo miałem do audycji, bo miałem do wysyłki ludziom z Warszawy, do Trójki i tak dalej. A wszystko to było robione po to, żeby był to puszczalny. To ja Moską puszczalni. Żeby puszczali tam potem przecież następne zespoły Lady Punk, bo Lady Punk się Lady tutaj zaczęło, wokalista jest zespołu wojskowego w Lublina, Borysewicz się separował od Budki z Mogielnickim Morszym, tak stworzyli Lady Punk. I zapoczątkowo też odeszło tam stawowy bagaż, Rosja, tam różne rzeczy. Ale ona to dzisiaj występuje z nim. I to było cały czas, że trzeba było prezenty robić, że ci się z Lublina jest taki okej, no nie wypada mu nie puścić. A poza tym była tego rodzaju historia z tą Trójką najskłodniejsza, bo to też jest fakt historyczny. Zadzwonił Kaszkowski w marcu, ja nie pracowałem, bo ja byłem zawieszony jak większość dziennikarzy, bo to wybrańcy, te 12 osób pracowało i wtedy się wszyscy wiedzieli, kto ma odpowiednie papiery. Zbyszek Stepek był himalaistą. Oddalił się w Himalaje i zginął tam. Razem z swoim kolegą lekarzem. To jest inna historia. Jak on zginął, ja siedziałem w inspektoracie, bo wtedy były takie dyżury, odbierałem telefony od słuchaczy. Wtedy nie było tak, że na żywo może tak. Znaczy odbierało się, tam były odpowiedzi. No i zadzwonił z MCS-u taki doktor. Czarnecy, tak. I że oni zginęli tam spada. Szok. No, a to był taki przyjaciel i mój, i Budki, tak. Dzwoniłem do Romka Lipki, do Krzyśka Sydowskiego, mówię, słuchajcie, Zbyszek Stepek nie żyje. Tak nazwaliśmy nas. Cień tego.
A wszedłem z radia Lublin. Znaczy, moja kariera w studiu skończyła się dokładnie w 2005 roku. Moja sytuacja była taka, że to studium ma kupę zamówień. I od tamtego roku nie wylansowało z Lublinem dobra. Ale wielu zdolnych muzyków poznałem w Lublinie, którzy gdzieś tam funkcjonują w zespołach poznańskich, tak i tak dalej. Ale tak zamordowano Filharmonię Lubelską, która nie istnieje. Ja chcąc robić teraz koncerty Led Zeppelin symfoniczne, a szczególnie gitarzystę Led Zeppelin, który zagra parę solówek, to muszę to robić białoruską filharmonią z Mińska. Z nią się dogadałem, bo ministerstwo białoruskie finansuje mimo. I w ogóle się świetnie z nimi rozmawia. Poza tym to jest 60 osób z najwyższej półki. Jeżdżą do Ameryki, nagrywają z różnymi zespołami. A to studio umarło. Starali budowali, koncerty będą robili, robią te koncerty, zniszczyli akustykę, jeszcze chcieli ściany zlikwidować. No to tu leżałem, powiedziałem po moim trupie. Ja się na tym znam. A wie pan się dlaczego znam? Jak siedziałem w Stanach, to zwiedziłem wszystkie ważne studia. Tam, gdzie Sweet Home Alabama nagrywali w Louisianie chłopcy z Lenecką. Byłem pod tym studiem. Nie byłem w studiu, ale byłem pod studiem. Kombinowałem, żeby na Monserrasie udać do tego studia nowoczesnego George'a Martina. $200 zabawa kosztowała, tylko że nikt nie wierzy. Na Monserrat to jest Wielka Brytania. To jest Wielka Brytania, a ja nie miałem wizy brytyjskiej. Powiedzieli, jeźdź do Polski, załatwcę wizę do Anglii i wtedy cię wpuścimy na Monserrat. A siedziałem w Nowym Jorku. Godzina lotu i jestem na Monserrat. Ile czasu mieszkałeś w Ameryce? Proszę? Ile czasu mieszkałeś? Półtora roku. Półtora roku, ale byłem tam, gdzie dowiadowałem, gdzie Ray Charles. Tam już tego studia nie ma, ale przynajmniej klamkę pocałowałem. Chodziłem w takie różne miejsca. W Chicago byłem na południu, bo mnie blues interesował. Większość tych klubów u ciebie to jest tam na południu. Odwiedziłem oczywiście pod Nowym Jorkiem Woodstock, bo ja byłem na festiwalu. Ty wiesz, że ja byłem na tym festiwalu w 69 na lewym paszporcie francuskim. A to wy wiecie, bo ja tam byłem na paszporcie. I też przeżyłem Gehennę, a pojechałem tam na Hendrixa. O tak, Hendrix. On nie wystąpił w niedzielę wieczorem, bo była zlewa. Się wszystko przesunęło, wystąpił trochę głupio, rano w poniedziałek. Już wiele ludzi odjechało tymi kolorowymi autobusikami. A ja wróciłem do Paryża, z Paryża przyjechałem do Polski, podałem paszport, bo tak mi żal kazał mi żyjących mi przyjaciel. I stałem się Polakiem. Można było takie numery ćwiczyć, bo jak Karski pojechał do Stanów Zjednoczonych. Co? Że się udało. I tyle mam, kochani. Większość płyt nagrań Budki to jest pokazywane. To jest cisza, gdzie zespół miał przestać istnieć. Nie ma pieniędzy i tak dalej. Ja jej namówiłem, jak wróciłem ze Stanów, na taką piosenkę Twoje Rady. To piosenka reklamująca. To zesłałem wszystkim stacjom. I tu jest. A cisza to była pierwsza płyta po dużej takiej przerwy, gdzie oni byli podłamani, pojechali do Stanów, wygaszam swoje chartury. I tą płytę Marek Raduli doszedł. Też się bardzo upało. O, dobre. Na warsztatach w zeszłym roku. Nie, tak jest. No jest wszystko. Braliśmy to tutaj. Oni byli w Stanach, myśmy to lepili, podkłady robili, miksowali. To w ogóle świetnie zrobiona płyta w starych warunkach, jakie mieliśmy, ale już na nowym stronę od Kasi Giertle. A Kasi Giertle zrobiliśmy. No, w ogóle nie będę wspominał, parę piosenek nagraliśmy, poszło, stół został, długo pracował i tak. Jedyna osoba, która mogła, sprawiła, że ja tu jestem, że mnie wpuścili do tego studia, to jest Mam Wasze, dziękuję Ci. Nie, no,